Ola Koźlek, a ze mną jest Agnieszka Bobek. Witam serdecznie. Agnieszka, debiutujesz. Jak się czujesz w takim otoczeniu freakfightowym na konferencji? Jest to dla mnie nowość na pewno. Fajne przeżycie, coś nowego, stresik towarzyszył, ale jak już zasiadłam na swoim stanowisku, to już tak wszystko ze mnie spłynęło. A jak twoja przeciwniczka, bo macie taki... Ona podkreśla, że to jest taka typowo sportowa walka, nie macie żadnego spięcia ze sobą. I dla ciebie to jest na plus, czy jednak wolałabyś mieć ten taki konflikt, żeby były chociaż jakieś takie emocje wzbudzone bardziej? Na pewno gdyby był konflikt, to walka wydaje mi się, że mogłaby być bardziej zacięta, z taką naprawdę nienawiścią aż, jak niektórzy wychodzą. Ale myślę, że pomimo tego, że nie mamy konfliktu, damy fajną walkę. Bo ty jesteś wyższa, zasięg ręki masz większy. Myślisz, że to jest na plus? I co jeszcze według ciebie jest na twoją korzyść? Na pewno jest to mój duży atut. Wydaje mi się, że kondycyjnie też mam przewagę z tej strony. Bo ty palisz czy nie palisz? Elektryki. No to jak twoja przeciwniczka, więc ciekawe. Ale wiesz co, ja też od dziecka uprawiałam sport, lekkoatletykę, więc wydaje mi się, że gdzieś tam w głębi jeszcze dusza sportowcy mi została. I kondycyjnie myślę, że będzie dobrze. A od kiedy trenujesz? Kiedy się dowiedziałaś o tej walce? Jak to wszystko się w ogóle zaczęło? Miesiąc temu dowiedziałam się, że będę walczyć z Laluną, także od razu na trening popędziłam. Jestem już miesiąc w ciągu treningowym. Wcześniej trenowałam 2 miesiące, ale tak for fun, zobaczyć z czym to się je. Także nic specjalnego, dopiero od takiego właśnie miesiąca lecę z treningiem. A gdzie trenujesz i z kim? W Silesian Cage Club w Katowicach. Moim trenerem jest Artur Kornik i Adam Niedźwiedź. A jak to wszystko się zaczęło w GOAT? Poszłaś tam już z zamysłem właśnie tego, że będziesz chciała się tak piąć powoli wyżej, tutaj właśnie jakieś walki, jakieś inne udziały w różnych odcinkach, czy to poszłaś tam z taką myślą, że jednorazowa przygoda, spróbuję? Wiesz co, na pewno poszłam do tego programu, żeby może otworzył mi jakieś właśnie możliwości. Zrobiłam kontrowersję, więc na pewno mi to gdzieś tam poszerzyło horyzonty. Nie spodziewałam się, że wyląduję w klaucie, ale myślę, że to też jest dobra decyzja jak najbardziej i nie żałuję. I zostajesz tutaj na dłużej, czy to jest kontrakt na jedną walkę? Nie, zostaję tutaj na dłużej. Zobaczycie mnie jeszcze. Czyli już masz przedstawione swoje następne przeciwniczki, czy będą dopiero szukane? Jest jedna w planach, także zobaczymy, czy uda się. Ale to jest osoba, która już walczyła? Nie. Nikt. Czyli debiutantka? Tak, dokładnie. Też z tego uniwersum GOAT, powiedzmy? Tak. Tak? A jest to osoba, z którą ty się kiedyś przyjaźniłaś? Macie konflikt? Nie przyjaźniłyśmy się nigdy, miałyśmy po prostu dobry kontakt, fajny, wspólny vibe. Nagrywałyśmy różne rzeczy razem. No, drogi nam się rozeszły, jakiś tam konflikt i niesmak pozostał, także myślę, że Oktagon fajnie by zweryfikował, jakbyśmy po prostu przylały sobie. Mi się ogólnie nasuwa jedna osoba, z którą cię kojarzyłam, z Darią, taką w kręconej włosach. Co o niej powiesz? Kurczę, no szalona dziewczyna na pewno. No, lata 80. swój kontent taki ma. Wiadomo, życzę jej powodzenia. Ja nie chcę uprzykrzać nikomu życia. No podziało się tak, jak się podziało. Nie mamy jakiegoś tam kontaktu. Super tak jak wcześniej. Może dojdzie do walki, więc wyjaśnimy sobie wszystko to, co mamy do wyjaśnienia. Czyli, ale ta sytuacja między wami jest już taka, powiedzmy, że wyjaśniona, tak w miarę przygaszone, czy jednak gdzieś tam darzycie się tą niezbyt, nie darzycie się sympatią? O. Powiem tak, konflikt można powiedzieć, że ucichł, że on był taki po prostu... Coś tam na TikToku do siebie powyzywałyśmy się, znaczy powyzywałyśmy po prostu jakieś ostrzejsze słówka czy tam zdania. Żadna nie wyciągnęła do siebie pierwsza ręki. Także no nadal nie mamy wyjaśnionego tego. Czyli w Oktagon zweryfikuje, jak to wszyscy mówią. Zweryfikuje, tak. Okej, a jeszcze wracając do GOAT, ty masz ogólnie w planach jeszcze wystąpić gdzieś u nich? W ogóle macie jakieś taką relację, że jesteście zapraszane, czy jak to wygląda?
Ostatnio dostałam zaproszenie, żeby uczestniczyć w tym filmie, który sporo kontrowersji też tam im przysporzył, Domowa. No jednak nie zgodziłam się wziąć udziału z tego względu, że wiedziałam, że już mam walkę i byłabym narażona na jakąś tam kontuzję, a niepotrzebne by mi to było. Jeśli coś ciekawego zaproponują, no to nie wiem, to będę po prostu rozmyślać. Jeśli to będzie na korzyść, to czemu nie? A masz jakąś taką bliższą relację, powiedzmy, że z kimś stamtąd, czy jednak to są takie relacje typowo, powiedzmy, że zawodowe? Nazwałabym to tak, że zawodowo, nic nas więcej nie łączy, nie mam z nikim jakiegoś tam super kontaktu. Wiadomo, jeśli gdzieś się spotkamy, przywitamy, pogadamy sobie, ale to na tym się kończy. Jasne, dziękuję Ci bardzo, życzę powodzenia. Dzięki wielkie.